Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w kilka pytań do, a rozmawiamy z księdzem, dyrektorem Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku, z księdzem Kazimierzem Dąbrowskim. Dzień dobry księże. Dzień dobry, Boże. To dziwna jest trochę opcja, bo Salezjanie od młodzieży, przecież zakon, który tak naprawdę pięknie pracuje z młodzieżą, czy ta szkoła organistowska, to jest też jedna z prac z młodzieżą? Jeden element z pracy z młodzieżą? Tak, tak, to jest jeden z elementów pracy z młodzieżą. Zajmujemy się muzyką, a muzyka w wykonaniu Salezjanów była zawsze obecna. Była taką wizytówką. Zresztą nawet sam założyciel takie, takie powiedzenie przedstawiał, że dom bez muzyki to jak dusza bez ciała. Proszę księdza, jako dyrektor szkoły yy, yy, muzycznej salezjańskiej. To jest dumny z tej szkoły, bo ona już ma przecież ładną historię. 22 lata. Tak. Szkoła została założona w 1996 roku, ale, mało tego, ona jak gdyby nawiązuje swoją tradycją do innej szkoły, też salezjańskiej, będącej w przemyślu a istniejącej od 1916 do 1960 roku, 1963 roku, która wydała wielu znakomitych muzyków, głównie kościelnych, ale, ale nie tylko, były to muzycy głównie organiści, bo w tej tematyce by było jak gdyby ta szkoła przemyska, ale wielu innych świetnych muzyków, którzy kształtowali życie muzyczne w Polsce i ta, Lutomierska szkoła, gdyby nawiązuje swoją tradycję do tamtej szkoły muzycznej, organistowskiej. Absolwenci uczniowie tej szkoły zajmują bardzo fajne miejsca przy organach, w pięknych polskich katedrach. No to ja gratuluję, dlatego pytałem, czy jest się dumny. no myślę, że potwierdzi. Gdzie, gdzie, gdzie są uczniowie? Salizajskiej Szkoły Muzycznej w w Polsce? E, u, u, absolwenci naszej szkoły najczęściej e, po ukończeniu tej szkoły podejmują dalsze studia, a po studiach, rzeczywiście, o czym Pan wspomniał, zajmują znaczne miejsca. E, sześciu z nich po studiach, po ukończeniu studiach, po, po jeszcze jest studiach dodatkowych, podjęli naukę, waka, e, podjęli, podjęli naukę, znaczy są e, pracownikami naukowymi w akademiach muzycznych, Dwóch z nich zrobiło już habilitację, czterech innych, trzech innych doktoraty, a inni się przygotowują. Ale o czym Pan wspomniał, wielu też e, jest organistami w znanych kościołach, między innymi w Katedrze Oliwskiej, w Katedrze Pelplińskiej, w Katedrze Łomżyńskiej, w Katedrze Białostockiej i wielu, wielu jeszcze w kościołach. Szanowni telewidzowie, kto by chciał iść w ślady, tych właśnie znakomitych muzyków grających na organach, bo nie powiedzieliśmy, że to jest szkoła ogólnokształcąca o profilu organowym. Or organowym? Tak, więc w szkole uczymy się przedmiotów tych ogólnokształcących, tak? te, które tak. pozwalają zdobyć maturę, ale także przedmioty muzyczne, te, które są w szkołach muzycznych tych państwowych, które kształcą w dziedzinie Szkoły Muzycznej Drugiego Stopnia w klasie organów, o czym Pan wspomniał, i, i, i także uczniowie nasi kończą maturą, a także dyplomem Szkoły Muzycznej Drugiego Stopnia w klasie organów, a także dyplomem organisty to jest taki wewnętrzny dyplom kościelny pozwalający podjąć pracę. Ale jeszcze wspomnę, że z naszej szkoły absolwenci nie tylko są organistami, ale wielu jest obecnie chórmistrzów, dyrygentów chórów, dyrygentów orkiestr, a także i niektórzy pokończyli wydziały wokalno-aktorskie i pracują w teatrach muzycznych, także i, i na kierunku muzykalowym podejmują naukę. Są kompozytorzy, między innymi jedno naszych płyt, którą wydaliśmy, znajdują się na niej utwory właśnie naszych absolwentów w wykonaniu chóru naszej szkoły. No to gratulacje. Ktokolwiek chciałby iść w ślady właśnie od tej strony jako artysta, bądź organy, bądź być nauczycielem muzyki, bądź też nauczyć się tworzyć kompozycję, zapraszamy do Szkoły Doltomierska i najważniejsze pytanie, kto może... Do Was się wpisać, zapisać i zapytać i być Waszym absolwentem. Czy każdy? Do naszej szkoły przyjmujemy uczniów po ukończonym gimnazjum i z przygotowaniem muzycznym. Nie musi to być przygotowanie muzyczne na poziomie, że dokument Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, ale powinny być to umiejętności Czyli na jest poziomie egzamin, muzycznej. jest rozmowa? Jest egzamin, jest rozmowa taka kwalifikacyjna, która, po której przyjmujemy do szkoły. Oczywiście serdecznie zapraszam także. Absolwentów gimnazjum na ten moment, bo w przyszłym roku w związku z reformą będzie ósma tak. klasa i tak. wtedy będzie szkoły Po szkole podstawowej. Czyli ci, którzy klasie. są w gimnazjach, w szkole podstawowej mają ogromną szansę, bo y, to jest lutomiersk miejscowość, która jest bardzo blisko łodzi, 15 kilometrów od centrum, tak możemy powiedzieć, ale jest tam internat. Tak. Jednym z atutów naszej szkoły jest e, internat, można powiedzieć teraz nowoczesny internat w którym mieszkają uczniowie jest to nieopodal budynku szkoły który zresztą mieści się w dawnym klasztorze po Franciszkańskim, oczywiście na nową modłę odrestaurowanym i jest internat który pozwala uczniom mieszkać z różnych regionów Polski bo trzeba powiedzieć że to szkoły naszej uczęszczają uczniowie z różnych regionów Polski, ze wschodu i z zachodu, a także i w tym obecnie nie mamy, ale byli uczniowie również i z zagranicy, z Niemiec, czy też z Białorusi i z Ukrainy. Mieszkanie w internacie. E, oczywiście jest to ten atut, że mm, mogą spokojnie pracować, nie muszą dojeżdżać do szkoły, tylko wszystko mają na miejscu: szkoła, można w kapciuszkach przysłowiowych przejść e, do, do klas lekcyjnych. Mają bliski dostęp do instrumentu, bo trzeba powiedzieć, że instrumentarną naszej szkoły jest bardzo bogate. W, głównie w te instrumenty główne, a więc organy, mamy cztery instrumenty klasyczne i 15 instrumentów elektronicznych, a także i y, pianina, fortepiany, ale także i cały zestaw orkiestry dentej, bo na tych instrumentach też uczniowie się uczą. Moi drodzy, ja zachęcam. Zresztą widzimy w tle, widzimy tutaj na tle tejże właśnie szkoły muzycznej księży Alezjanów w Lutomiersku. To jest jedyna organistowska szkoła w Polsce? Tego typu Ten na typu. pewno tak, tak. Bo są jeszcze, powiedzmy, kursy organistowskie przy każdych diecezjach. Ale to mówimy masz takie o, systematyczne, tak, o systematycznej szkolne, szkole, to na pewno jest jedyna. Kto wykłada w tej szkole? nauczycielami szkoły no, muszą być profesorzy naprawdę z dobrym dobrym poziomy i, i z dobrymi nazwiskami z tego powodu że no potem jak już ksiądz mówił naukowa praca no wciągają tą młodzież w tą muzykę no, więc kto wykłada są to absolwenci akademii muzycznych z łodzi ale i, i, i też nie, nie tylko mówiąc o, o tych przedmiotach muzycznych a przedmiotów ogólnokształcących profesorowie którzy pochodzą z okolic z okolic e, e, lutomierska Szanowni telewizorowie, siedzimy na tle kompleksu szkoły, muzycznej księżycy Alezjanów w Lutomiersku. To bardzo duży obiekt, ale i, jak widać, tutaj na załączonym obrazku, bardzo barwny i piękny. I wiekowy, bo jest XVII wieczny, ale oczywiście zrekonstruowany i pomieszczenia wewnętrzne są przystosowane do działań szkoły. Czyli to jest obiekt, który może pomyśleć ilu tak naprawdę uczniów, bo wygląda na bardzo duży. Jest to obiekt duży, ale w sobie zawiera oprócz tych klas, jak to wyobrażamy sobie szkołę, w której uczymy się polskiej matematyki ale, jest matematyki, ale są to też pomieszczenia, tak ćwiczeń, ćwiczeniówki z instrumentami, w których uczniowie codziennie ćwiczą na tych instrumentach, na fortepianach, na organach. Także jest na przykład tych pomieszczeń takich ćwiczeniówek około 40, a sal jest 4, gdyż są głównych takich sal: 4, plus jeszcze na, na przedmioty muzyczne kolejne dwie. Do tego, aby uczniowie mogli tych, oprócz przedmiotów muzycznych uczyć się także przedmiotów ogólnokształcących i muzyki. Szanowni Telewizowie, ogromna szansa dla wszystkich młodych, którzy lubią, kochają muzykę. No jest jeden warunek. Te e, egzaminy, ta rozmowa z księdzem dyrektorem, by dostać się do tej szkoły i do internetu, to jest trudno? Myślę, jest że nie. Dla, 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 dla chcących, którzy <laughs> mają dużo zapału, bo trzeba przyznać, że potrzebny jest takie. No, mm, Chęć, zapał do tego, co człowiek robi. Bo y, może jeszcze wspomnę o tym, że nie przyjmujemy, jak wspomniałem, tylko z dokumentem szkoły muzycznej drugiego stopnia, ale tak i ci, którzy mają, że tak powiem, zadatki do, te, do tego, że, żeby się dziękuję tam uczyć. Dziękuję serdecznie. Ksiądz dyrektor Kazimierz Dąbrowski, Szkoła Muzyczna, Salezjańska Szkoła Muzyczna w Rutomiersku zaprasza. No i moi drodzy, poziom jest bardzo dobry. Szybko możemy się nauczyć i szybko sobie gdzieś dorobić, a potem możemy zrobić fajną karierę muzyczną. Księże dyrektorze, dziękuję za przybycie do dziękuję studia. Bardzo. A my do tego tematu tu jeszcze wrócimy, tym bardziej, że rzeczywiście o tym profilu jedyna w Polsce szkoła, na którą ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.